Dobrze. Moi drodzy, dzisiaj spotykamy się na evencie, w którym usłyszycie, jak analizować spółki biotechnologiczne. Pamiętajmy, że jest to branża dość nowa, tak jak podobnie i całe e-commerce, internety i tak dalej, ale bardzo ma wspólny mianownik ta branża, bo jest, ma bardzo dużą wartość. Na czym dokładnie polega ta branża? Gdzie widać potencjalne wartości oraz potencjał wzrostu wartości zysków, przychodów tych spółek? To w 3 minutach powie Don Pablo. Tak. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak analizować spółki biotechnologiczne. Mamy akurat przykład taki bardzo dobry, czyli spółkę Selvita, ale pamiętajmy o tym, że są też inne spółki na giełdzie z tego segmentu. No, Selvita jest pod wieloma względami wyjątkowa, ale pamiętajmy, że mniej więcej te zasady obowiązują wszystkie spółki. I teraz najważniejsze, moim zdaniem kluczowe, co jest w tym wszystkim, że to wszystko, co dzisiaj będziemy opowiadali, czyli te wszystkie dotacje, tantiemy, milestone, umowy partneringowe, to jest wszystko ok, ale celem docelowym w długim terminie samym w sobie jest właśnie wprowadzenie innowacyjnego leku na rynek do sprzedaży i czerpanie zysków albo bezpośrednio z jego sprzedaży, tak, no to już jest taka idealna sytuacja, albo części procentu od sprzedaży, jeżeli go wprowadziliśmy wspólnie z partnerem. No i wtedy jakby w tym momencie, jeżeli spółka tego rodzaju, która pracuje nad nowymi projektami, doprowadzi do czegoś takiego, to no, ten biznes się zmienia już swój charakter. Te cash flowy są praktycznie, zaczynają się robić bardzo stabilne, bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o innowacyjne leki, no to tutaj w przypadku zatwierdzenia i wprowadzenia leku, no to mówimy o kilkunastu latach przynajmniej praktycznie wyłączności na sprzedaż tego leku, tak? Mamy opatentowane to na kilkanaście przynajmniej lat i te przepływy są w niemalże gwarantowane, więc walka jest no, o bardzo duże pieniądze. No i będziemy dzisiaj mówili o tym, jak ta walka przebiega na bieżąco. Tak. W jaki sposób buduje się tą wartość. Tak, ja jeszcze tylko dodam, że oczywiście to nie jest taka prosta i łatwa droga, żeby od zamysłu do sprzedaży leku i wprowadzenia go na rynek, to nie jest taka łatwa, krótka i tania droga. Ja czasami, nie tylko ja, ale różni inwestorzy próbują porównać segment biotechnologiczny do gamingu. Gdzieś tam jakieś może wspólne mianowniki są, ale też niekoniecznie, bo są też różnice. Wyprodukowanie, wprowadzenie tego innowacyjnego leku, to po pierwsze jest wiele lat, to jest 5 do 10? Tak, spokojnie. Tak, od samego początku pomysłu to myślę, że tak. I kupa pieniędzy. Większość chyba żadnej spółki, czy może niewiele spółek polskich stać, żeby całą ścieżkę przeprowadzić do wprowadzenia? Chyba żadnej. Myślę, że w tym momencie żadnej, ale jeżeli zaczną się pojawiać te sukcesy, to oczywiście się zmienia. To znaczy ta branża też dojrzewa, wraz sukces napędza sukces. Im spółka jest, ma większe pieniądze, no to tym zmienia swoją strategię trochę na późniejszych etapach, komercjalizuje projekty, ale celem samym w sobie jest oczywiście przeprowadzenie całego projektu przez cały etap od początku. Tak, na razie polskie spółki korzystają troszeczkę na takim modelu, że one zagospodarowują ten pierwszy etap albo kilka początkowych etapów wytworzenia, a później, gdy już te etapy są bardziej zaawansowane, bardziej kosztochłonne i wymagają już większego, można powiedzieć, know-how, zabezpieczenia wartości. Przede wszystkim pieniędzy. Tak, no to po prostu szukają znacznie bogatszego, doświadczonego partnera i później czy razem z nim, czy już jemu cedują za odpowiednie success fee i tak dalej te projekty. Dobrze, to jest taki wstęp. Teraz spis treści, jak w ogóle przejdziemy przez ten webinar. No, tu akurat zaprosiłem Pawła do udziału w webinarze, abyście też zobaczyli z dwóch stron, jak analizować spółkę, już nie tylko biotechnologiczną, ale podejście do analizowania spółki. W przypadku wybraliśmy Selvitę i tak, akurat Paweł jest specjalistą, powiedzmy, możemy powiedzieć, że inwestorem, który zna tą spółkę, tak, i obserwuje śledzę branżę i spółkę, od dobrych kilku lat, prawda? Tak. Ja natomiast, no nie ukrywam, że mam jakąś wiedzę na temat
czytania i analizowania sprawozdań finansowych, czyli co tam się znajduje. Więc z jednej strony ja będę mógł powiedzieć parę rzeczy, co w takich sprawozdaniach i co w danych finansowych się znajduje w ogóle nie tylko w liczbach, ale w innych częściach, elementach sprawozdania finansowego czy sprawozdania zarządu, to wam pokażę, ale później, żeby tą podstawową wiedzę ze sprawozdania finansowego sobie, że tak powiem, zlokalizować, to później, no, to jest punkt wyjścia do takiej esencji, czyli co może ta spółka osiągnąć w przyszłości, jakie wyniki może ta spółka pokazać, tak? Czyli właśnie gdzie jest ta przyszła wartość albo potencjał dla tej spółki, prawda? Żeby już na to pytanie sobie odpowiedzieć, no to już trzeba mieć właśnie tą większą wiedzę, znać branżę, wiedzieć jak spółki, jakie transakcje są na świecie, jak to się wszystko odbywa. Więc tutaj akurat Paweł pewnie będzie mógł paru ciekawych rzeczy powiedzieć. Dobra, lecimy z tematem. Mamy plus minus 60 minut na tą pierwszą część analityczną. Ja przygotowałem blisko 20 slajdów, więc średnio statystycznie 3 minuty na slajd wychodzi, więc będziemy się mocno spieszyć, ale później będziemy mieli jeszcze takie od 15 do 30 minut na sesję Q&A, więc wtedy wszystkie pytania będziecie mogli zadać, czy nawet w trakcie tej pierwszej części pisać. My sobie później będziemy te najciekawsze pytania odgrzebywać i w tej drugiej części na nie odpowiemy. Dobrze, to ja w takim razie przełączam na widok już prezentacji i mojego monitora. To się zwiększyło i tu mamy sprawozdanie. Okej. Tu chyba możemy sobie, tak jest, na pełny ekran. Kontrolę. Przerzucisz? I co? Mamy. I jest. Dobrze. W mailu z zaproszeniem otrzymaliście kilka podstawowych pytań, które będą naszym jakimś punktem wyjściowym do analizy. My sobie oczywiście na każde to pytanie w mniejszym bądź większym zakresie odpowiemy. Część tych pytań jest troszeczkę mniej ważna z punktu widzenia wyceny spółki czy wartości, ale ważna z kolei z punktu widzenia takiego rozumienia zapisów księgowych w ogóle, jak działa rachunkowość i sprawozdanie finansowe. A inne pytania są właśnie bardziej te kluczowe co do wyceny akcji spółki, czy co do przyszłej wyceny. Więc myślę, że nie będę ich czytał, bo każdy za chwilę ono się powtórzy. Lecimy. Najpierw wprowadzenie troszeczkę o spółce. Jeżeli ktoś z was nie zna szczegółowo Selvity, to szybko przedstawimy, czym się spółka zajmuje. Przede wszystkim to są trzy segmenty. Segment innowacyjny, usługowy, bioinformatyczny. W segmencie innowacyjnym spółka właśnie prowadzi badania i te pierwsze etapy, które mają na celu właśnie wynalezienie takiego innowacyjnego leku. To jest badania na cząsteczkach, dobrze tak, mówię? Tak, czyli wynajduje po prostu cząsteczki, dopóki to nie, jakby cząsteczka nie przejdzie wszystkich tych faz badań, nie zostanie udowodniona, że ona działa i jest bezpieczna, no to mówi się, że to jest przez ten czas cały czas cząsteczka, dopiero po tych fazach zatwierdzeniu staje się lekiem. Więc to są takie potencjalne leki tak naprawdę, i nad tym się skupia segment innowacyjny. Tak, oczywiście to jest dość również kosztochłonny proces, tak? No bo przez ten pierwszy etap, dopóki nie znajdzie się jakiś partner i nie dojdzie do komercjalizacji jakiegoś takiego wybranego projektu, no to spółka musi jednak gdzieś tam szukać finansowania na to, prawda? I tutaj głównym źródłem finansowania są przede wszystkim dotacje i oczywiście pozyskiwany kapitał od inwestorów, no tutaj w większości oczywiście w drodze emisji akcji. I ewentualnie reinwestowanie zysków wygenerowanych na przykład z innego segmentu usługowego. Tak. I to jest ważne. I teraz mamy takie przychody, a po stronie, to znaczy takie koszty mamy, a po stronie przychodów mamy w tym momencie, na ten moment, potencjalne umowy partneringowe. No i tych umów Selvita już podpisała kilka w przyszłości, na wcześniejszym etapie i na późniejszym. No najsłynniejsza no to jest oczywiście komercjalizacja cząsteczki SEL24. Do tego dojdziemy. Tam będzie w tym czasie i to będziemy dokładnie się zastanawiali, tak, jak to wygląda. Więc to mamy segment innowacyjny. Paweł już wspomniał o segmencie usługowym.
To jest z kolei segment, w którym to Selvita na zlecenie, że tak powiem, zewnętrznych kontrahentów właśnie wykonuje i prowadzi takie projekty badawcze, tylko że zewnętrzne. Tak. Prawda? I to jest bardzo szeroki zakres, tak? Czasami się wytwarza jakiś proszek, czasami się bardziej zaawansowane czynności, analitykę się wykonuje. Często to są podobne usługi, które wykonujemy, Selvita sama dla siebie wykonuje w ramach segmentu innowacyjnego, ale w tym momencie jakby światowa biotechnologia jest na takim etapie, że no, dużo spółek po prostu zleca pewne usługi na zewnątrz, po co samemu coś robić. Trzeba uczyć się, laboratorium, tak? Postawiać laboratorium, jeżeli to można zlecić tak. Zewnętrznemu partnerowi. Jeżeli jest taki partner, no to on ma zlecenia z całego świata. I tak naprawdę Selvita głównie żyje ze zleceń z całego świata, z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Tak, więc segment usługowy już z punktu widzenia takiego sprawozdania finansowego, tam już są konkretne przychody, jak i koszty, jak w tradycyjnym modelu usługowym, prawda? I mamy trzeci segment, dość świeży wydaje mi się, czyli bioinformatyczny segment, czyli spółka Ardigen. No i to jest coś chyba najmniej znanego, z czego jest znana Selvita. Bioinformatyka, czyli taka sztuczna inteligencja w biotechnologii. No i to polega na tym, że zbieramy bardzo duże zbiory danych i wykonujemy pewną analitykę na zlecenie zewnętrznych firm. Zazwyczaj po prostu dzięki tego rodzaju usługom ludzie w laboratoriach muszą dużo mniej zrobić testów, żeby odkryć potencjalną cząsteczkę wartościową, niż by musieli robić bez tej analityki. I tym się zajmuje właśnie Ardigen, czyli na zlecenie wykonuje takie analityczne zespoły i on też ma, jakby jest odzwierciedleniem Selvity, czyli ma taki pion usługowy, gdzie po prostu wykonują usługi na zlecenie, jednorazowe projekty i też pracuje nad swoją platformą bardziej automatyczną, która będzie miała bardziej charakter taki, bym powiedział, SaaS-owy. Tak? Tak, aczkolwiek akurat segment bioinformatyczny jest najmniej ważny, więc nie będziemy się tak dość mocno jemu przyglądać. Ważniejsze są te pierwsze dwa segmenty i tutaj wydaje mi się, że pod względem, nie wiem, wyceny, Selvity i tak dalej, najwięcej obecnie waży ten segment innowacyjny, ale segment usługowy jest no, tutaj równie ważny, bo on generuje te przychody, koszty takie regularne, on jest rentowny i z tego segmentu, że tak powiem, stabilizuje cash flow w całej grupie. Tak? Ja to czasami się śmiałem i porównywałem troszeczkę do CD Projektu kilka lat temu, że tak. Ten segment no to jest miał dobre porównanie. Produkcja gamingowa, a w drugim segmencie miał GOGA i dystrybucję gier, z którym właśnie sobie też CDP.pl, tak, to było wcześniej. Dystrybucja. W dawnych czasach tak rzeczywiście było. Czyli no to jest taka trochę słuszna analogia. Dobrze. Tutaj taki fajny slajd wam przygotowałem, żebyście mieli obrazowo ostatnie 10 lat, w jakim tempie spółka przyrastała, tak? Czyli przede wszystkim zwróćmy uwagę na przychody i tutaj no, wyniki i zatrudnienie, tak? Widać, że rok do roku są tutaj praktycznie same trendy mocno rosnące, bo tutaj jak przychody, prawda, rosną 40, tu 60, tu już 100 milionów złotych, więc konkretne tutaj są dane, więc widać, że tak jak i cała branża dość mocno tutaj jest rozwój, tutaj ciężko się doszukiwać jakichś, nie wiem, przesłanek, żeby to miało nagle się zatrzymać czy wypłaszczyć, prawda? No nie, no spółka jakby ogłosiła nową strategię, realizuje, tak. Będzie coraz więcej osób zatrudniać, buduje. Tak, to też o tym jeszcze powiem. Więc jakby tutaj cały czas kontynuowana, ma pieniądze, przede wszystkim pozyskała kapitał na ten rozwój i będzie się wywiązywać też o tym powiemy, z zobowiązań względem akcjonariuszy. Tak, to za dużo szczegółów. No dobrze, zgadzasz? Idźmy do przodu. Czyli tak, najpierw sobie obejrzyjmy strukturę przychodów, a jednym z elementów przychodów są dotacje, tak? Więc tutaj cztery takie główne pytania, o których teraz powiem. Przeskoczymy sobie do sprawozdania finansowego spółki. Nie, tu jest w tym, tylko jest w zakładce. To w takim razie ja, dopóki ty się przełączasz, zwrócę uwagę na jedną rzecz. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że to, co mamy dzisiaj w Polsce, no to jest moim zdaniem fenomen na skalę światową. To znaczy, no nikt mi jeszcze nie powiedział, chociaż się wiele osób pytałem, czy gdzieś na świecie jest jeszcze takie Eldorado, jeśli chodzi o dotacje na badania.
Zazwyczaj na przykład w Stanach Zjednoczonych dotacje bezpłatne, bezzwrotne mogą dostać głównie tylko uniwersytety na badania. W Polsce wiele spółek, praktycznie wszystkie te spółki biotechnologiczne, lewarują się, zdobywając wiele dotacji, dzięki którym mają dodatkowy kapitał na to, żeby prowadzić te swoje badania i szukać potencjalnych leków. No i dzięki temu no, dużo mniej kapitału potrzebuje od inwestorów. To jest bardzo ważna rzecz, to co Paweł powiedział i w ogóle funkcja dotacji, którą chciałem tutaj wam pokazać. Tak wygląda struktura przychodów, tutaj te pierwsze wiersze w rachunku zysków i strat. Zobaczmy, że to jest sprawozdanie za pierwsze półrocze 18, tu mamy pierwsze półrocze 17, czyli okres porównywalny. Więc widzimy rok do roku, jeśli sumujemy sobie razem przychody z działalności operacyjnej, no to zobaczymy, że w tym roku było blisko 20% niższe były te przychody, rok wcześniej 59, teraz 50, ale tutaj mamy taki one-off rok wcześniej, czyli 20 milionów złotych z tytułu przychody, z tytułu sprzedaży projektów R&D, no i to był ten największy deal do tej pory Selvity, czyli komercjalizacja SEL24. I tu to był taki one-off, czyli pierwszy przepływ gotówkowy, 20 milionów złotych spółka dostała i zaksięgowała właśnie w pierwszym półroczu 2017 roku. W tym roku jeszcze takiego jakiegoś one-offa, dużej takiej umowy nie było, stąd tutaj mamy brak. Tutaj tylko uzupełnię. To jakby te wpływy w postaci 20 milionów było z tytułu sprzedaży tego innowacyjnego projektu. SEL24, czyli cząsteczka immunoonkologiczna, jakby potencjalny lek na raka. No i z tego tytułu wszystkie prawa Selvita sprzedała spółce Menarini włoskiej. W zamian dostała upfrontem 20 milionów od razu złotych za to, że przekazała prawa do tej cząsteczki. I teraz tak, potencjalnie, jeżeli cała cząsteczka przejdzie przez te fazy, wszystkie fazy kliniczne, stanie się lekiem, plus te wszystkie cele, dla których jest zdiagnozowana potencjalnie, które będzie leczyć, się potwierdzą, no to w sumie Selvita w przeciągu tych najbliższych, powiedzmy, 5 lat otrzyma 387 milionów złotych, bo taka jest cała umowa. Kolejny milestone, jeżeli na przykład teraz wyjdzie SEL24 do drugiej fazy klinicznej, prawdopodobnie w przyszłym roku, jeżeli wszystko pójdzie ok, no to otrzyma kolejny wpływ. Dobrze, i to jest tylko i wyłącznie wartość tego pierwszego, że tak powiem, milestone'a, ale to jest od razu pierwsza uwaga w czytaniu sprawozdań finansowych. Oczywiście tu spółka wykazała przychód, ale zobaczcie, że jest coś takiego w pozycji kosztowej, tak, jak wartość sprzedanych projektów R&D, 7,3 miliona złotych. To pytanie, co to jest to 7,3 miliona złotych? No i tu jest ważna rzecz teraz z punktu widzenia księgowego. Spółka przez ten ileś tam kwartałów, lat, nad którym pracowała nad tym projektem, ona te koszty kumulowała, tak, prawda? I ona to kumulowała w bilansie, ona nie wykazywała w większości tych kosztów po prostu w bieżących okresach typu, wiecie, 2016 rok i tak dalej, tylko nie było to widoczne. Dopiero w momencie sprzedaży, że tak powiem, pierwszego przychodu, czyli, że tak powiem, wyprodukowania tego produktu i sprzedaży tego produktu, ona dopiero w momencie osiągnięcia przychodu rozpoznała dopiero te koszty w rachunku zysków i strat i przepuściła przez wynik. Także tu się coś takiego pojawiło. No i teraz równie dobrze możecie zadać pytanie, czy pojawią się jakieś tego typu duże skumulowane koszty, no bo to jest jednak 7 milionów złotych, w przyszłości, jeśli spółka otrzyma kolejne milestone, a tych milestone'ów może dostać, jeśli będzie sukces tej cząsteczki, no bardzo dużo milionów złotych. No odpowiedź jest taka, że najprawdopodobniej nie, bo większość kosztów jest właśnie już w tym momencie tutaj ujętych i tutaj wiele na to wskazuje, że żadne znaczące koszty się w przyszłości nie pojawią, co będzie oznaczało, że każdy kolejny przychód duży, no bo to są setki nawet milionów złotych, jak wyglądamy te różnicy, to jest tylko przychód, a kosztów prawdopodobnie no, znaczących tam być już raczej nie powinno. Tak, bo jeszcze tutaj dodam, że ten projekt został już w pełni przekazany Menarini, to znaczy tam jakby kolejne fazy kliniczne prowadzą już Włosi i no, spółka praktycznie operacyjnie już nie jest w niego zaangażowana. Potencjalnie, jeżeli będzie wszystko szło zgodnie z planem, może generować kolejne wpływy. Dobrze, i teraz tak, druga rzecz.
przychody z tytułu dotacji. No i teraz pytanie, jak w ogóle odczytywać tą pozycję, jakiej kwoty to są dotacje? Ty myślisz, że spółka jakie kwoty rzędu dotacji dostała do tego okresu? Tak skumulowane w ogóle od początku działalności. Ja myślę, że kilkadziesiąt milionów. O, to widzę, że mało znasz Servitę. No, dlatego przyszedłem na webinar. Bardzo dobrze. Wszystko tego typu rzeczy są zapisane w nocie 20. Zapamiętajmy, że w pierwszym półroczu tego roku spółka rozpoznała, zaokrąglimy, 13 milionów złotych dotacji, prawda? Mhm. Idziemy sobie do noty 20. To jest strona 30 w sprawozdaniu finansowym. Mhm. No i tutaj mamy tak zwane dotacje kosztowe i dotacje inwestycyjne. I zobacz, w dotacjach kosztowych to jest wartość przyznanych, nie rozpoznanych, przyznanych spółce dotacji narastająco. 232 miliony złotych, kupa pieniędzy, prawda? Tak. Wartość otrzymanych, czyli to, co spółka już otrzymała, to jest 113, prawda? To jest akurat wartość poniesionych też kosztów narastająco. Mhm. To są dotacje kosztowe, a tu niżej mamy dotacje inwestycyjne, czyli na przykład właśnie na te środki trwałe, czyli tak, właśnie laboratoria, budowanie takich tam murów, budynków i tak dalej. No i tu mamy... Czyli te kosztowe są na badania, rozwój i takie rzeczy, a tutaj mamy raczej na jakieś aktywa trwałe, ewentualnie jakieś laboratoria, maszyny. I teraz, co jest kluczowe? Pytanie jest, od czego zależy, że dana dotacja albo jakaś wartość dotacji została, że tak powiem, rozpoznana w rachunku zysków i strat, czyli przez przychody i przez koszty, prawda? Mhm. Bo tu widzimy, tam pamiętamy, że 13 milionów złotych spółka rozpoznała, czyli tą kwotę. Tak. Wartość rozpoznanych przychodów, prawda? Mhm. 12,900. No jak sobie wrócimy do rachunku zysków i strat. Strona czwarta. No. Mamy tutaj. Tak. Powiększymy lekko. Oznacza to mniej więcej, że dotacje rozpoznane w przychodach są mniej więcej adekwatne do zakresu kosztów, które spółka poniosła. Czyli zgodnie z umową na dotacje, w tej umowach są odpowiednie jakieś takie, no, milestone, można to powiedzieć, kolejne kroki, etapy jakieś. Tak, jak spółka dane kroki i koszty wykaże, ponosi, to po prostu rozpoznaje dotacje w przychodach, prawda? Czyli mniej więcej taki poziom kosztów, który jest zaksięgowany po prostu tutaj niżej, widoczny, poniesiony przez spółkę, mniej więcej on odpowiada mniej więcej oczywiście, tak? Po stronie tutaj przychodów. I tu, jak tam widzieliście, 230 przyznanych, 100 kilkanaście rozpoznanych. Tu też jest tutaj pokazane, że spółka na przyszłość już ma bardzo dużą taką handicap cashowy, bo ma przyznane dotacje i może po prostu finansować swoje koszty tymi dotacjami i będzie je rozpoznawała w przyszłości, ale to, co najważniejsze, ma przyznane, czyli ma po prostu zabezpieczone te pieniądze. Znaczy, tu są dwie szkoły. Niektórzy mówią, że te dotacje, żeby w ogóle ich nie pokazywać w wynikach finansowych, inni, jak na przykład Selvita, pokazują te dotacje w wynikach. Ja mimo wszystko uważam, że w przypadku tego rodzaju spółek innowacyjnych, uważam, że powinno się je rozpoznawać jakby w wyniku, no bo na tej podstawie my jesteśmy w stanie stwierdzić, ile zostało w te innowacyjne projekty zainwestowane pieniędzy, tak? Na tej podstawie możemy sobie oszacować, okej, wydali 100 milionów na badania, może z tego powstać wartość. Więc ja bym jednak, skłaniam się do takiego wniosku, żeby zawsze pokazywać ponoszone, jakby rozliczać dotacje jako przychód. Dobra, musimy się spieszyć, bo to już 25 minut, prawie połowa, a my jeszcze w lesie jesteśmy. Okay. Może się pojawić pytanie, co będzie, jeśli dotacje przyznawane na przykład, nie wiem, na jakiś projekt i ten projekt się później nie uda, albo on się wykolei, tak? Czy spółka będzie musiała zwrócić te dotacje, tak jak jest w wielu, prawda, programach jakichś tam innych dotacyjnych w innych branżach. Otóż nie, bo te dotacje są przyznawane, nie są uzależnione od sukcesu, tylko są na prowadzenie badań. I samo prowadzenie badań, nieważne jaki będzie efekt, to już jest właśnie spełnienie tego kryterium dotacji. Informacja. To jest bardzo cenna informacja, tak? Bo większość spółek dotacje rozpoznaje, nie wiem, na wybudowanie czegoś, na postawienie linii, w pozostałych przychodach, i rozpoznaje dopiero w momencie rozliczenia, czyli na przykład po 2-3 latach, jak znika to ryzyko zwrotu dotacji, prawda? Tu jest troszeczkę inaczej. Więc tak wygląda kwestia przychodów. Tu o majestonach już powiedzieliśmy, tak? To już te 7,3 miliona
po stronie kosztów, co było, więc to sobie powiedzieliśmy. Teraz tak, powiedzieliśmy, że spółka finansuje swoją działalność oprócz tych dotacji, ale również z emisji akcji. Mhm. Oczywiście Selvita już kilka takich emisji przeprowadziła, bo to New Connectowa i ta ostatnia na głównym rynku, prawda? Też tak. Między innymi ta największa. Była New Connectowa pierwsza, później była przy przejściu z New Connectu na giełdę, około 30 milionów z tego co pamiętam, no i teraz ta ostatnia, tam prawie 140 milionów. I to w tym momencie właśnie teraz pytanie, jak rozpoznać, czy spółka w bilansie, jak rozpoznać i gdzie to widać, że spółka przeprowadziła i o jakiej wartości przeprowadziła tą emisję akcji. Więc parametry ostatniej emisji to są akurat rzeczy znane, prawda, powszechnie. 2 miliony 200 tysięcy akcji, cena nominalna 40 groszy, ale cena emisyjna, czyli ta sprzedaży 61. Więc spółka pozyskała 2,2 miliona razy 61 zł, prawda? Czyli tam około 133. To jest akurat nadwyżka, tak? Aha. No to prawie 140. Tak, no ale 130 tam 4 miliony złotych mniej więcej to tak wychodzi. I tutaj właśnie jest rozbite, bo ten kapitał podstawowy od razu, zaraz za chwilę pokażę to w bilansie, jak to wygląda. Kapitał podstawowy rośnie o 880 tysięcy, a że tak powiem kapitał ten z nadwyżki, czyli ten zapasowy, to jest różnica, czyli to słynne agi okręgowe, czyli różnica między wartością nominalną, a wartością emisyjną tych środków, prawda? I w tym momencie zobaczmy, jak to widać. 2,2 miliona razy 40 groszy to jest ta kwota i 2,2 razy 61 minus 40 groszy to jest ta kwota, prawda? Bo to tam jest różnica. Dokładnie. Teraz jedziemy sobie do bilansu. Ja wam po prostu pokażę, gdzie to jest. W bilansie oczywiście w kapitałach własnych, rok do roku. Zobaczmy, rok do roku, tu jest właśnie to, ta różnica 880 tysięcy, bo kapitał podstawowy wzrósł o wartość nominalną wyemitowanych akcji, a nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej, tu nawet spółka to tak konkretnie opisała, no to jest tam właśnie te plus minus 130 tam kilka milionów złotych. Tu akurat jest troszeczkę jeszcze, to mniej więcej jest taka kwota, bo tam się jeszcze odejmuje najprawdopodobniej, jeśli dobrze pamiętam, koszty poniesione na przeprowadzenie emisji, więc tam chyba około 4 milionów, tam około 129 jakoś tak było, prawda? Więc jak to sobie odejmiemy, to chyba właśnie około 129 milionów wychodzi, czyli nie te 134, 129, bo to są te minus koszty przeprowadzenia emisji. Więc tu zawsze jak kapitał podstawowy czy ten zakładowy się zwiększa, to od razu wiadomo, że była jakaś emisja akcji, bo to jest ilość wyemitowanych akcji razy cena nominalna. Jeżeli była cena emisyjna niższa, no to będzie albo w kapitale zapasowym, albo tutaj właśnie taką oddzielną pozycję. Więc w ten sposób patrzy się, czy spółka dokonała emisji. No i w ten sposób oczywiście rośnie bardzo duży kapitał własny. Koszty programu motywacyjnego. Przypomnijmy, że program motywacyjny w Selvicie był za lata 2015-2017 i on zakładał najpierw waranty, które były zamienne na akcje dla kluczowych pracowników. To w miarę standardowe programy motywacyjne w wielu spółkach. Waranty, jeszcze tylko powiem, waranty to nazwa jest dziwna, ale to są zwykłe opcje, której wystawcą jest spółka po prostu, a nie inna strona. Czyli ja otrzymuję warant, który później mogę zamienić po preferencyjnej jakiejś cenie na akcję. Opcję wystawioną przez spółkę. Ten warant umożliwia mi zakup akcji po preferencyjnej jakiejś tam cenie. No i spółka wyemitowała mam chyba 600 tysięcy tam z kawałkiem akcji i tylko, że to było za lata 2015-2017, więc w kilku sprawozdaniach finansowych za ten okres spółka po prostu ujmowała te środki. No i jednym z takich, jedną z taką pozycji to po pierwsze, to był koszt, no bo to był utworzenie rezerw w kapitałach własnych, automatycznie był to koszt dla spółki, więc w rachunku zysków i strat to przechodziło przez te kilka sprawozdań finansowych i za 2017 rok, bo to był ostatni rok rozpoznania tych kosztów programu motywacyjnego, te 583 tysiące znajdziemy w rachunku zysków i strat i to jest, to są aktywa i to mamy tutaj, koszty programu motywacyjnego, prawda? Czyli 583 w 2017, 18 już tego nie było. Więc to myślę, że to jest... To jest o tyle istotne, że jakby w tych wszystkich branżach innowacyjnych,
biotechnologii, tam gdzie właśnie mamy pracowników, którzy są bardzo zaawansowani, są, tworzą tak naprawdę wartość spółki, no to zazwyczaj motywuje się ich właśnie programami motywacyjnymi. No i dobrze jest, jak spółka uwzględnia te koszty programów motywacyjnych w wynikach, no bo pamiętajmy o tym, że każdy program motywacyjny oznacza w przyszłości rozwodnienie wyników finansowych spółki, więc powinno być uwzględnione. Tu akurat nie są kwoty jakoś mocno istotne w ogóle dla całego sprawozdania finansowego, ale tutaj jest bardziej ważne, że są takie one-offy czasami. To nie jest cashowa, tak? Tak. Spółka to nie wydaje pieniędzy. To nie jest wypływ. Materialnie ale jest się nie zmienia, ale z racji tego, że jakby następuje jakieś rozwodnienie wyniku finansowego, no musi uwzględnić jako koszt w spółce, żeby to było adekwatne dla naszych wyników finansowych, poprzednich akcjonariuszy. Tak, to oczywiście też widać w kapitale i tutaj. Jeśli dobrze pamiętam, o, tutaj mamy taką kwotę, to już tak całkowicie na uboczu, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, to taki element, który już mało kto czyta w ogóle w sprawozdaniach finansowych i tu jest właśnie taka pozycja jak utworzenie kapitału rezerwowego w ramach programu motywacyjnego, prawda? I tu jest właśnie, wpływa to na, no sumarycznie później na kapitał własny, więc ewidentnie tutaj widać, że ta kwota po prostu jest ujęta również w bilansie i takie rzeczy można sobie również znaleźć. Lecimy dalej. Aktywa z tytułu podatku odroczonego. Wiesz, co to jest? No nie za bardzo, powiem szczerze. No, to są takie, że tak powiem, jakby to ładnie ująć. W jednym czy dwóch zdaniach, żeby to wszystko było zrozumiale. Spółka może sobie tworzyć taką poduszkę powietrzną, poduszkę taką zabezpieczającą na przyszłe odpisy od podatku, prawda? Okay. W ten sposób. I teraz pytanie, skąd to się w ogóle bierze, takie aktywa z tytułu, które później właśnie wpływają na obniżenie w ogóle zapłaconego podatku? Mówiąc krótko, robimy sobie taką poduszkę i w przyszłości, jak się pojawią kolejne przychody, zyski, one jakby obniżają nam wartość podatku. Tak, obniżają nam wartość podatku, przez to my rozpoznajemy większe zyski, czyli to jest jakby jak najbardziej aktywa. Tak, no, znaczy to też wisi w bilansie, prawda? No bo to jest jakieś takie aktywo, no jako twój majątek, no bo jest to wycenione, bo to jest konkretna korzyść. Pod warunkiem, że zarobisz te pieniądze. Warunkiem, oczywiście. Ale jak taka spółka nabywa w ogóle, jak tworzą się takie aktywa? No przede wszystkim korzyści podatkowe z inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej. I tutaj zazwyczaj regiony, tak państwo, województwa tworzą takie strefy ekonomiczne, które mają zachęcić właśnie do inwestowania w nich. No i akurat Selvita buduje, czy w ogóle działa w takiej SSE. Tak, tak. I z tego tytułu Krakowski może, Park. Tak, jeśli ja to dokładnie, jest to opisane na stronie 7, tutaj sprawdziłem sobie w mojej ściądze. O, tu nawet mamy blisko. Czy jedna w sprawozdaniu na stronie 7? To jednak chyba dłużej mi zajdzie znalezienie tego. Chodzi o to, że spółka. Tak, tutaj jednak coś mi. No, że spółka inwestuje w specjalnej strefie ekonomicznej, tworzy miejsca pracy, prowadzi badania i z tego tytułu ma od zainwestowanych pieniędzy, tak? Dobrze rozumiem? Znaczy nie, tam jest od dokładnie, to jest w sprawozdaniu opisane, to na szybko teraz źle tutaj sobie stronę zanotowałem, to jest 50% od kosztów na wynagrodzenia poniesione, tak? No tam 50%, jakbyś sobie gdzieś tam poszukał, to coś takiego bardziej jako SSE, jak wpiszesz, myślę, to nie? Dobrze, no nie traćmy na to czasu, prawda? Czyli w ten sposób, to pamiętam Amika, był taki case, że jak ona również te swoje fabryki budowała, to ona mogła 40 albo 60% środków przeznaczonych na wybudowanie później gdzieś tam sobie odpisywać. Więc to jest podobnie tylko na od ilości utworzonych miejsc pracy, tak? Te aktywa się tutaj budują i w przyszłości właśnie sobie Selvita może. No tak, no bo tutaj odbitać. Pamiętajmy o tym, że największą wartością tego rodzaju spółek są tak naprawdę ludzie zatrudnieni w bardzo wysoko płatnej, innowacyjnej branży. No i państwo
żeby zmotywować firmy do tego, żeby one to robiły, rozwijały tę działalność, zatrudniały coraz więcej osób, no to oferują taką zachętę w postaci zwolnień podatkowych z przyszłych zysków. Czy tam tak. To jest jeden z głównych takich, że tak powiem, miejsc, gdzie takie korzyści się tworzą, ale tutaj na przykład jest coś takiego jak struktura rozpisania podatku odroczonego wykazanego właśnie w tym ostatnim półroczu. No i tu właśnie mamy coś takiego jak aktywa od SSE, prawda, niewykorzystana część Funduszu Innowacyjności, różnice kursowe, aktywa od straty i tak dalej. Ale tutaj największy, że tak powiem, udział, 4,2 miliona złotych, ma podatek odroczony Nutera. Tajemniczo to brzmi, ale już mówimy, co to dokładnie jest. Nutera to jest spółka, do której Selvita wniosła jeden ze swoich projektów badawczych. Tak, tutaj ja muszę dodać. Pamiętajmy, że to było... z tego co pamiętam 2015 rok, czyli w ogóle zupełnie inny etap rozwoju Selvity. Jakby oni jeszcze wtedy nie dysponowali takim kapitałem i pieniędzmi i laboratoriami, jakie mieli dzisiaj. Mieli za to świetny pomysł na rozwój cząsteczki. No i dogadali się z inną firmą, z innym funduszem, założyli spółkę zależną. Selvita wniosła swój pomysł, swoje badania, wyniki naukowe. Ten fundusz drugi włożył po prostu pieniądze, wynajęli chyba tam bodajże w Szkocji to jest, wynajęli laboratoria, stworzyli spółkę, no i tam rozpoczęły się prace, dalsze badania nad tą cząsteczką, nad tym potencjalnym lekiem. Do spółki, więc Selvita, że tak powiem, objęła udziały w tej i spółce. I ma jakiś tam procent udziału. Ale również wzięła do tego duży fundusz, swojego partnera, który również tam zainwestował, prawda? To pieniądze. Oczywiście wycena tej spółki już jest normalnie po udziałach. No i ostatnio mieliśmy do czynienia z emisją akcji, właśnie z podwyższeniem kapitału zakładowego w tej spółce Nutera. Selvita, jeśli dobrze pamiętam, chyba nie brała udziału, więc została rozwodniona, jej udział w akcjonariacie tej spółki spadł i w tym momencie Ale za to cena, po jakiej były pozyskiwane udziały, była dużo wyższa niż tej początkowej, po której Selvita wniosła swój projekt, tak? Dokładnie tak. Z punktu widzenia księgowego, tu mamy akurat rozpisane dość dobrze, że wartość udziału w bilansie, że tak powiem, przed tą emisją, no to była 2 miliony. Tak, czyli tyle była rozpoznana wartość tego udziału. Do tej pory, tak. W momencie, kiedy była przeprowadzona emisja i, że tak powiem, była tam cena emisyjna dla nowych trzech bardzo dużych funduszy i ta cena była nagle dużo, dużo wyższa niż wcześniej, tak? Więc, że tak powiem, powstało jakieś zdarzenie, gdzie ta spółka była na nowo wyceniona i wycena skoczyła bardzo wysoko, bardzo dużo, prawda? Z drugiej strony spółka tutaj inaczej, że tak powiem, wyceniała według innej metody i po prostu zmiana rodzaju z wartości godziwej. Tak. Na bardziej transakcyjną. Tak, godziwa na prawo własności, tak? Jeśli dobrze pamiętam, tak to się pięknie nazywa. To spowodowało właśnie przyrost wartości w księgach. O, tutaj macie te kwoty, tak? 22 800 jest teraz, a było 2 miliony, czyli, że tak powiem, jest wykazane 20 milionów złotych. Takiego no, rozpoznanego in plus jakiegoś przychodu, no ale oczywiście on jest teoretyczny, bo Selvita nie sprzedała akcji. Poczekaj. Mieli spółkę, która miała perspektywiczny projekt badawczy i perspektywy dalszego go rozwijania. W momencie, kiedy pojawili się inwestorzy, dostała spółka duży zastrzyk gotówki, może powiedzmy, tam chyba było prawie 130 milionów złotych, tak? Czyli tyle, co Selvita pozyskała kapitału w tym roku na polskiej giełdzie, tyle jej spółka zależna pozyskała, z jednym projektem tak, pozyskała kapitału tam za granicą. No i w związku z tym, dzięki temu, że spółka ma perspektywiczny projekt i więcej pieniędzy na jego realizację, automatycznie wartość tej spółki rośnie i to jest i udziały z tego tytułu Selvity w tym projekcie też rosną. Tak, i to zostało rozpoznane. To jest z punktu widzenia księgowego o tyle istotne, że
Gdyby ta spółka gdzieś była notowana na giełdzie, to wtedy miałbyś wyceny, tak? I na dzień bilansowy możesz sobie robić ilość udziałów razy cena rynkowa. W momencie, kiedy to nie jest publiczne, to spółka nie ma podstaw, tak, żeby przeksięgować w górę. Dopiero właśnie taka transakcja, czyli podwyższenie kapitału, z punktu widzenia księgowego pozwala spółce po prostu wycenić już po tej automatycznej cenie. Tak samo było ostatnio, jak patrzyłem, wiesz, w tych spółkach w Playwayu, tak? No tak. Dopiero przy emisji akcji jest wycena tych spółek. Tylko, że pamiętajmy o tym, że tu mówimy o dużych pieniądzach, no bo to tam było... 20 bajek. Tak, to znaczy nie, duże pieniądze zostały zainwestowane w tę spółkę. Mhm. Tak? Nie, również, to oczywiście. Wiarygodność tej wyceny jest bardzo duża. Idźmy dalej. Dobrze, to oczywiście jest również widoczne, już tutaj przeskakuję, w rachunku zysków i strat, te kwoty, o które ja powiedziałem, to jest tutaj. Wycena udziału w jednostkach. Tak, czyli jeszcze przez zyskiem netto, to jest właśnie ta kwota, którą spółka rozpoznała i oczywiście jest tego podatek, prawda? Rozpoznany w innej, tutaj w podatku dochodowym. I teraz wróćmy tutaj do tego slajdu. O, i to jest to 4,2 miliona. Czyli to jest tyle podatek odroczony na Notera. No i teraz co to jest? To 4,2 miliona. No. Teraz to jest, że tak powiem, tak właśnie podatek odroczony, czyli że tak powiem gdzieś do zapłacenia w przyszłości, to jest tłumaczone w ten sposób. Jeżeli moje udziały są więcej warte i ja zaksięgowałem przychód, tak, to ja powinienem jak przychód, to podatek, koszt i tak dalej, tak? Ale ja nie płacę, bo ja tego nie sprzedałem, prawda? Tak. Ale mam więcej warte, czyli zawiązuję, że tak powiem, taki podatek odroczony, bo i wzrosło, że tak powiem, teraz jest założenie, że ty te udziały, skoro one są więcej warte, to możesz sprzedać po więcej, po wyższej wartości. Tak. Czyli jak sprzedasz po wyższej wartości, masz wyższy podatek. I będziesz musiał zapłacić. Tak, czyli to jest właśnie taki założony podatek odroczony, czyli do zapłacenia w przyszłości, w momencie jak zostanie jeżeli po nastąpi prostu transakcja. Taka sprzedaż. Jak nie zostanie sprzedana, to wiadomo, nie ma tego podatku. No i tutaj jest jakby ważna jest taka kwestia, że prawdopodobnie jakby wyjście, jakie wyjście z takiej inwestycji Selvity może być? Właśnie przez sprzedaż udziałów i to jest chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeśli chodzi o tą transakcję, albo po prostu dalsze jakby rozwijanie tej cząsteczki, no bo ta Notera może kiedyś umowę komercjalizacji podpisać. Tam wszystko może być, tak? Ale to jest, zobaczcie, że teraz ten element, który wam opowiedzieliśmy z Notery, to tak jak Paweł powiedział, to jest drugi sposób na, że tak powiem, komercjalizację, monetyzację projektów, prawda? Pierwszym to było właśnie ten milestone. Tak, i sprzedajemy sam projekt, a drugi sposób, no to szukamy partnera, który daje zakładamy nam pieniądze. Zakładamy spółkę, wnosimy projekt, inkubujemy, rozwijamy go, osiągamy jakieś naukowe etapy rozwoju projektów. I zarabiamy na udziałach. I zarabiamy na tym, że pojawiają się inwestorzy, którzy chcą dalej rozwijać tą cząsteczkę, ale tak naprawdę celem jest wprowadzenie, pamiętajmy, w długim terminie cel cały czas jest taki sam. Wprowadzenie tego leku do sprzedaży. W długim, bardzo długim terminie. A taka Selvita może po prostu na każdym etapie, w razie czego, czy się skaszować, czy wyjść z inwestycji, czy nie dopuścić partnerów, czy pozyskać partnerów. Czy sama wnieść kapitał. Wiele jest możliwości. Także jest tutaj pokazany drugi sposób, z punktu widzenia takiego teoretycznego, ale również widocznego w sprawozdaniach finansowych, jak to później się rozpoznaje. Tak? Czyli to jest ta zasada, o której powiedziałem. Oczywiście według MSR-ów, bo według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości mówimy, bo tak są sprawozdania robione. Tu jest opisany slajd z prezentacji inwestorskiej, dokładnie jak to było z tą Noterą. Tak, i tu jest ten ważny, ten najważniejszy, zaznacz go element, czyli zostało pozyskane 40 milionów dolarów. No to jak łatwo sobie policzyć w czterech, trzech transzach, bardzo dużo pieniędzy jak na polski jest, rynek kapitałowy. Tak, to jest pierwsza rzecz. Od teraz inwestorów. Zobaczcie, jakie to są fundusze, tak? To są znaczący, bardzo duzi, bardzo duży gracze. Którzy znają się na branży i raczej inwestują w to, co wiedzą, że ma szansę rzeczywiście się dalej rozwijać. No tak, więc oni tam sobie następuje walidacja tego projektu. Zainwestowali. Lecimy dalej. Księgowanie kosztów prac rozwojowych. To jest ważna rzecz, bo tutaj następuje zmiana księgowania. Spółka zaprzestaje aktywowania kosztów prac rozwojowych. Czyli będzie teraz rozpoznawała na bieżąco, a nie będzie kumulowała
i dopiero później w momencie sprzedaży to fajne, aktywowało. To mi się podoba. No bo jest bardziej, że tak powiem, transparentny. To tak jak cashowo mniej więcej jest przychód, koszt, wydatek i tak dalej, to po prostu będzie teraz w rachunku zysków i strat bardziej, że tak powiem, się bardzo realnie, tak? Myślę, że większość spółek tak powinno robić i nie tylko w tej branży, ale jak i również w innych, bo wtedy nie mamy jakichś takich dziwnych akcji, że ktoś czegoś nie zobaczył i tak, dalej, nie wiedzieliśmy, i tak dalej. Mamy zyski, ale ich nie mamy, więc takie dziwne sytuacje. Mamy zyski, a pieniędzy nie mamy, prawda? Na gotówki tracimy płynność, więc to jest opisane tutaj w tej pozycji, strona 13 w sprawozdaniu finansowym. No to jest, więc powiem się, że fajne. Więc to dokładnie możemy sobie tutaj przeczytać. I tutaj to, co jest najważniejsze, z tego tytułu spółka szacuje, że w ciągu kolejnych 2 lat takie koszty, które właśnie z tego tytułu pojawią się w rachunku zysków i strat, to będzie około 16 milionów złotych. Mhm. Tak? Czyli to wychodzi, jak nawet przez 24 matematycznie wyciągniesz bez żadnego ważenia, no to jest mniej więcej tam Bo to są koszty, które oni wydają z własnej kieszeni, bo część jest rozliczana przez dotacje, co już wcześniej żeśmy mówili. Tak. Więc państwo nam finansuje, a tutaj będziemy wiedzieli, ile z własnej kieszeni reinwestują swoich wypracowanych zysków albo z gotówki, którą mają na koncie. Tak, więc to jest akurat ważna informacja, więc takie rzeczy już będą się tutaj pojawiać. No dobra. Przyszłość trochę. Widzę. Tak. Czego możemy się spodziewać w wynikach kolejnych kwartałów? No więc tak. Myślę, że tu akurat mam nie tylko ten slajd, ale takie największe takie bodźce, które mogą się pojawić. Mhm. To mamy tak. Potencjalnie sprzedaż, spółka zapowiadała na ten 2018 rok sprzedaż jednego projektu i na 2019. No jeszcze mamy tam 2-3 miesiące do końca tego roku, więc może się coś pojawić, ten zapowiadany na 18, no ale nie wiadomo, nawet jak on się przełoży na 19, no to potencjalnie spółka, można się spodziewać, że te dwa gdzieś tam projekty w 19 mogą zostać sprzedane. Tak, tylko że tutaj pamiętajmy o tym, że to będą projekty raczej na wcześniejszym etapie. To znaczy, tak, to są takie to nie będą umowy ala 24, to będą jakby Sylwita wiele wcześniej, tam zresztą na tym wcześniejszym slajdzie miałeś to ładnie pokazane, jakie umowy podpisywała, więc to będą, jeżeli nastąpi to będą jakieś projekty innowacyjne na wcześniejszych etapach. Kluczowy jest, tak jak mówię, dalsze postępy z SEL24, czyli ewentualne milestone'y, no i oczywiście komercjalizacja kolejnej cząsteczki, czyli SEL120. Tak, więc milestone'y z SEL24, o czym mówiliśmy, że tam mogą się pojawić w 2019, bo tam myślę, że już, że tak powiem, te fazy to znaczy, no, mogą już dalej przechodzić. Spółka jest, jakby projekt jest w pierwszej fazie klinicznej, już jest od chyba ponad, od no, plus od, minus, nie? No, więc pewnie rok potrwa pierwsza faza kliniczna, więc tam była przerwa, przypomnijmy. Ale wydaje się, że w momencie, kiedy przejdzie do drugiej fazy badań klinicznych, no to powinny być rozpoznane kolejne milestone, tak, więc za postępy w badaniach. To w krótkim terminie jakiś pierwszy milestone raczej powinien się pojawić w 2019 roku, więc 2019. Już powinien być taki czysty przychód dla spółki bez znaczących kosztów. No a to, co jest, że tak powiem, wirtualne i nie przejdzie przez, nie pokaże się w wynikach finansowych, ale na tym przecież spółka buduje swoją wartość, to jest właśnie wzrost wartości no, innych prowadzonych projektów, a takim największym jest SEL120, tak, wśród wielu projektów. I tu się przygotowałem, bo to jest ważne, może zatrzymajmy się na tym SEL120. To jest kolejna cząsteczka po SEL24, najbardziej zaawansowane. Tu macie właśnie ten pipeline, w jakiej fazie jest poszczególne projekty. No i tutaj mieliśmy niedawno informację, że Sylwita podpisała już umowę z firmą, która będzie prowadziła badania kliniczne na SEL120. No to oznacza, że najprawdopodobniej przygotowują się już do wprowadzenia tego projektu do pierwszej fazy klinicznej. No i teraz z takiej czystej wyceny value at risk, czyli ważonej ryzykiem, w momencie, w którym SEL120 wchodzi do pierwszej fazy klinicznej, wartość tego projektu powinna skokowo wzrosnąć.
No i teoretycznie zgodnie z jakimiś tam zasadami wyceny rynkowej, no ona powinna zwiększyć wartość całej spółki. Tyle mówi teoria, zobaczymy jak to będzie w praktyce. Ważne jest, moim zdaniem kluczowe jest to, żeby pokazać jaka jest wartość tego projektu, że konkurencyjna cząsteczka do tej, którą prowadzi Selvita, czyli Sel120, konkurencyjną cząsteczkę rozwija Uniwersytet Harvarda i oni w 2016 roku, w marcu 2016 roku, trochę czasu temu. 2,5 roku temu. Tak. Tą samą cząsteczkę, jeszcze w fazie przedklinicznej, czyli w tej samej, w której teraz jest Sel120, podpisali umowę z firmą Merck. Uwaga, z której rozpoznali upfrontem $20 milionów. $20 milionów. A z Sela było 20 milionów złotych. 20 milionów złotych. Mhm. I jakby komercjalizacja nastąpiła w pierwszej fazie klinicznej, czyli w dużo późniejszym etapie. Tutaj mamy na dużo wcześniejszym etapie dużo większa wartość projektu. Więc to jakby w jakiś sposób pokazuje potencjał tej cząsteczki, ile może ona być warta, jeżeli będzie jakby dalej przechodziła kolejne fazy. No i tutaj zgodnie ze strategią Selvita zapowiedziała, że komercjalizacja tego projektu nastąpi dopiero w drugiej fazie klinicznej, żeby ta wartość potencjalnej umowy była jeszcze dużo, dużo większa. Tak, no więc to raczej nie nastąpi w 2019. No nie, ale to jest taka, im bardziej projekt jest zaawansowany, tym teoretycznie on powinien być więcej warty, tak? Ale oczywiście ryzykiem jest to, że tam to nie będzie działać, prawda? To się znaczy, tam może. Inaczej, nie. Wraz z kolejnymi fazami prawdopodobieństwo maleje, więc dlatego wartość rośnie. Tak, no ale zawsze nie możemy tego nie można, wykluczyć ryzyka. Tak, no to jest cecha całej tej branży przecież, prawda? No jeżeli statystyki mówią, że jakby fazy kliniczne, pierwsze trzy trwają od 5 do 6 lat. Tak, więc o takich etapach mówimy. Trzy łączne. Wszystkie trzy łączne. Mhm. Więc no to jeżeli sobie podzielimy to na pół, no to 2,5 roku. Dobrze. Jak nic. Na tym slajdzie macie jeszcze pozostałe 9, łącznie jest chyba 11, tak? Tak, 11 tutaj projektów takich kluczowych, które spółka teraz prowadzi. Mhm. I mniej więcej. I jeżeli by następowały komercjalizacje, no to na tych etapach, projektach dużo wcześniejszych, tak? Tak. Na dole. Więc tu mamy te fazy, mniej więcej gdzie on tam się znajduje, więc bardzo fajny slajd, więc my omówiliśmy tak naprawdę tylko te dwa projekty, że tak powiem, kluczowe, tak? Inne czekają w kolejce nie wiadomo, i dalej są wysiadywane, kura jaja. Może to nie kolejna tak powiedzieć. Więc z tym mogą po prostu sobie robić co chcą, czy sami, czy z partnerami, tak jak już mówiliśmy, więc to jest akurat bardzo ważne. Dobra, wracamy tutaj do tego slajdu. Okej, drugie. Małe komercjalizacje to już wspomnieliśmy, tak, że to może się dziać. Rozwój segmentu usług. I teraz zobaczcie, cały czas mówimy o tym pierwszym głównym segmencie innowacji. Troszeczkę zapomnieliśmy o tym, o segmentach usług, chociaż w rachunku zysków i strat to wszystko jest połączone przecież, prawda? Więc rozwój segmentu usług, no on średniorocznie pod względem przychodów rośnie 30% rok do roku. Więc tutaj wartość portfela zamówień, tylko że na sierpień, nie na teren, nie na październik, tylko dane ostatnie były z sierpnia, 52,5 miliona złotych na cały 2018 rok, więc widać, że tutaj wartość zamówień jest. Pamiętajmy, że spółka teraz realizuje budowę całego budynku i powierzchnia laboratoriów ma wzrosnąć dwukrotnie, o 100% po prostu, prawda? Więc zakładają pozyskiwanie, pewnie widzą potencjał do pozyskiwania kolejnych umów, więc tutaj. To nie zamierzają się zatrzymać, tak? To znaczy plany mają takie, że będą cały czas rośli w tym tempie 30%. Za chwilę wam pokażę też wyniki samego segmentu usług, ale tutaj w tym trzecim podpunkcie wartość zamówień, portfel zamówień całej grupy, tak? Gdzie 52 te usługi, ale pozostałe po prostu są też również rozpisane i to jest 100 milionów złotych na 18 rok, prawda? Przeskoczyłem jeden slajd, ale żeby wam pokazać właśnie wyniki z segmentu usługowego. Zobaczcie, jak tutaj akurat jest kwartał do kwartału i półrocze do półrocza, prawda? Jak przychody rosną 44% półrocze, a kwartał do kwartału 36, tak? Zobaczcie, jak rośnie EBITDA
czyli zyskowność, tak? Zobaczcie, że zysk operacyjny 4,5 miliona, a rok wcześniej było 1,2 miliona, więc tu widać naprawdę dość duże przyrosty. I teraz z czego wynikają te jakby wzrost rentowności? No bo pamiętajmy, że są usługi proste i bardziej skomplikowane. To jest trochę tak jak, nie wiem, w informatyce. Czyli mamy wielkość laboratoriów razy liczbę ludzi i teraz im ci ludzie są bardziej doświadczeni, mają większą wiedzę, laboratoria są bardziej zaawansowane, no to możemy bardziej jakby wysublimowane, bardziej zaawansowane rzeczy wykonywać i wtedy oczywiście cena jest dużo większa, no bo coraz mniej firm na świecie może realizować tego rodzaju projekty. I tak jak kiedyś Selvita, zresztą prezes sam mówił, że po prostu na masową liczbę produkowała jakiś proszek, tak, w cudzysłowie proszek, no to teraz coraz więcej wykonuje właśnie jakichś usług analitycznych, badań, próbówkowania, tak. Coraz mniej jest tej chemii czystej, czyli produkowania jakichś substancji, coraz więcej bardziej biologicznych czy biotechnologicznych usług, no i dzięki temu oczywiście wyższa rośnie marża tego segmentu, no i tutaj mamy jakby wzrost wynika z dwóch kwestii. Ogólnie, że coraz więcej robimy, a dwa, że coraz więcej bardziej zaawansowanych projektów robimy i dzięki temu mamy taki podwójny wzrost. Dobra, więc tu widać dynamikę akurat tego segmentu, więc już mamy konkretne zyski, tak? Więc coś, co jest cashflowem tym pozytywnym, co może być poduszką pieniądz, do finansowania kolejnych segmentów, prawda? Tu bardziej dla ciekawości i skali pokazania, jak ten segment trzeci bioinformatyczny działa, no tu widzimy, że jednak ta skala przychodów czy zysków, no jest bardziej, zyski są, zobacz, mniej więcej koło zera i to na poziomie operacyjnym, no tak, przychody też tu rośnie w miarę wolno. To znaczy ja bym nie bagatelizował akurat Ardigenu, bo jeżeli popatrzymy sobie na świecie, co się dzieje, to te spółki bioinformatyczne, no to jest absolutny hit. To znaczy tam do wygenerowania jest bardzo duża wartość i zresztą Ardigen dostał dotację około 20, teraz z głowy mówię, około 20, może nawet 30 milionów na rozwój swojego właśnie innowacyjnego projektu, czyli takiej trochę, ja to tak, żeby obrazowo wytłumaczyć, jakiejś platformy SaaS-owej, która będzie pozwalała po drugiej stronie, że klient wpuszcza swoje dane i ta platforma je obrabia i wypuszcza wynik, bo do tej pory głównie Ardigen realizował takie projekty, że po prostu firma przychodziła, trzeba było zebrać zespół siadał, rozwiązywał problem, przygotowywał oprogramowanie, analizował to, wypluwał wynik, oddawaliśmy, czyli taka typowa usługówka. W tym momencie Ardigen pracuje nad już takim bardziej swoim softwarem, który w bardziej automatyczny sposób będzie mógł to robić, czyli będzie mógł robić więcej i na wyższej rentowności mniejsze koszty ponosić. No. Na razie trzymamy kciuki, grunt, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jakie są szanse, ryzyka. Widzimy, że po przychodach i po zyskach na moment obecny jeszcze tak dużo ten Ardigen nie waży. Teraz, no tak, no, czy moim zdaniem w wycenie powinien dużo ważyć, ale zobaczymy. W każdym razie to, co jest ciekawe w przypadku Selvity, no to tak jak mówię, jeżeli popatrzymy sobie na świat, to oczywiście oprócz Big Pharmy, czyli takie spółki biotechnologiczne, no to mamy albo spółki specjalizujące się w usługach, albo spółki, które specjalizują się w innowacjach, albo spółki bioinformatyczne. A w przypadku Selvity, no moim zdaniem ciekawe i wyróżniające niezwykle tą spółkę jest to, że mamy te trzy elementy połączone w całość i z tego powodu ona jest też trochę trudna w analizie i dlatego ją omawiamy. Lecimy dalej. Kolejny slajd. Tutaj z drugiej strony, tak, od strony kosztów, bo szanse dla przychodów, że tak powiem, takich, które są potwierdzone albo które są, że tak powiem, może niepotwierdzone i bardziej teoretyczne, to już sobie mówiliśmy. Teraz jak strona kosztowa może się zachowywać, tak? No, wzrost kosztów z tytułu właśnie braku aktywowania kosztów pracy rozwojowych, czyli to one będą już regularnie się pojawiały. Powiedzmy, że on jest taki, no tam plus minus, może tam setki, około tam miliona, półtorej, dwóch, tak kwartalnie gdzieś tam mogą się pojawić, więc to na pewno. Tutaj jest realizacja inwestycji, bo Selvita buduje właśnie teraz duży ośrodek, budowa Centrum Badań i Rozwoju Innowacji Leków, wartość pierwszego etapu 75 milionów złotych. To jest inwestycja, ona ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku, więc jak to
ja przynajmniej wiem z doświadczenia w innych spółkach, przy realizacji takich inwestycji, oczywiście w przychodach tego nie widać, tak, że spółka wydaje, bo to jest środek trwały w budowie, prawda, no tu tak. Jest dość dużo w dotacji, jest z emisji akcji, jest cash zabezpieczony pod to, ale no, z mojego doświadczenia wiem, że spółki na jakieś takie usługi obce, jakieś tam koszty dodatkowe związanymi z prowadzeniem takiej realizacji inwestycji się pojawiają, więc ja uważam, że gdzieś tam jakieś takie pojedyncze koszty mogą się gdzieś tam pojawiać, więc tu się gdzieś pojawi. No, ale to jest rozwój spółki, tak? Pamiętajmy o tym, że oczywiście Sylwita by nie robiła tej inwestycji. Zresztą ja wielokrotnie z prezesem na ten temat rozmawiałem. Prezes powiedział, no my najchętniej byśmy nie budowali sobie laboratorium, ale nie mamy po prostu w tym momencie gdzieś miejsce, tylko je wynajęli albo je wyleasingowali, ale nie ma takiej możliwości, więc muszą, jeżeli chcą się dalej rozwijać, jeżeli chcą, żeby segment usługowy rósł w tempie 30% rocznie, muszą zatrudniać coraz więcej ludzi i potrzebują coraz więcej laboratoriów i z tego powodu rozwijają ten swój laboratorium. Więc to w tej perspektywie 2019 pojawią się, a na gdy już zostanie on oddany ten budynek, no to pamiętajmy, że wzrośnie wartość amortyzacji. No bo jak taki środek trwały, na który wydadzą 75 baniek, wiesz, rozpocznie się amortyzacja jego, no to tam ten koszt tytułu amortyzacji się gdzieś oczywiście pojawi, no ale to wiadomo, jak działa amortyzacja, nie będziemy tego mówić. I trzeci element, wzrost kosztów związanych z rozwojem własnych projektów, tak? Spółka coraz więcej na coraz większym, że tak powiem, poziomie zaawansowania będzie rozwijała te 10, bo już SEL24 niesie, czyli 10 swoich głównych, najważniejszych projektów, a nie wykluczone, że zaczną też kolejne projekty. Więc to są do momentu komercjalizacji i tak dalej, już w tym momencie stricte koszty dla nich, więc oczywiście teoretycznie rośnie wartość tych prowadzonych projektów, ale koszty będą po prostu wyższe, no bo jest więcej. No spółka jakby chce rozwijać trochę biologiczne zacząć cząsteczki, bo do tej pory robiła chemiczne, czyli takie mniejsze cząsteczki, teraz bardziej żywe organizmy biologiczne. No rozwój kolejnych platform będzie kosztował. W przypadku SEL24, która już została sprzedana, no kosztów nie będzie, ale no te fazy kliniczne już SEL120 będą kosztowały. Mhm. Więc to są jakieś koszty, które spółka będzie musiała ponosić, no i tutaj oczywiście będzie coraz więcej inwestowała w badania i rozwój. Tak. Finansowanie planów rozwojowych. Spółka obecnie ma około w bilansie 162 milionów złotych w cashu. Tak. Gdzie to widać? Już Wam pokazuję. 160 milionów gotówki na inwestycje. A to wydadzą? To się okaże. Tutaj nam lok nie jest. Okej. Okay. W aktywach obrotowych widzimy środki pieniężne i ich ekwiwalenty 112, ale również pozostałe aktywa finansowe 50. Nota 25-26, zobaczymy, co to dokładnie jest. Tu mamy 17, 27, 4 i tu mamy środki pieniężne. Czyli tak, na 112 milionów to są lokaty bankowe i środki na rachunkach bankowych. Jest to rozpisane 112, a te 50 to są obligacje PKO BP i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Tu mamy PKO najbezpieczniejsze. Czyli fundusze, obligacje, lokaty i cash na rachunku, czyli i to w sprawozdaniu finansowym widać, tak? Czyli takie rzeczy, jak zobaczyliście teraz, jak ja to zrobiłem, patrzycie w bilansie, jak to jest, następnie noty przy tych pozycjach, zjechaliśmy sobie w dół i zobaczyliśmy na szybko już rozpisane w szczegółach te pozycje, więc to jest najważniejsze. Więc to jest to. Następnie tutaj taki kolor light blue, jak ja to nazywam, 6 milionów złotych, tylko kredyty 6 milionów złotych zakładają. Tak. Środki własne, czyli te niebieskie 88 milionów złotych, czyli to są te środki, które na przykład spółka wygeneruje, tak? No tak, na przyszłość. Bo to jest finansowanie, jeśli się dobrze pamiętam, do 2021 roku. Tak. Jakoś tak na kilka kolejnych lat, prawda? Czyli głównie z części usługowej i ewentualnie ze sprzedaży projektu z milestone'ów, tak? Tego wygeneruje. Tak. Więc tu no po prostu przyszłe zyski spółki, prawda? I no i te środki, które do tej pory spółka miała, tak? No bo
emisja akcji była na 130, a 162, czyli 30 baniek mieli. Powyżej 300 baniek mieli, że tak powiem, jeszcze własnych, poprzednich. Tutaj historia jest taka, że te 30 milionów pochodzi z poprzedniej emisji akcji, pod koniec 2015 roku. Oni pozyskali wtedy 30 milionów i tak na tyle dobrze im biznes szedł, że tak naprawdę nie skonsumowali tych pieniędzy. Dobra. Więc tu mamy środki własne, no i granty. 165 milionów grantów. Widzieliśmy na początku webinaru te dotacje przyznane, tak, a wydatkowane, więc tam też było znacznie powyżej tych 100, grubo powyżej 100 milionów złotych, więc tutaj mamy te środki już zabezpieczone, no a przecież mamy pewnie przez kolejne lata pewnie spółka również będzie mogła gdzieś tam pozyskiwać z tego korytka pozyskać konkretne pieniądze, a to jest z kolei już tylko na szybko z ciekawości, jak te cele strategiczne mniej więcej w planowanych wydatkach, tak, czyli jak te mniej więcej 400 baniek, jak się mniej więcej procentowo rozłoży na te rzeczy, więc widzimy taką dość konkretną dywersyfikację, prawda? To już tutaj każdy z Was może sobie w prezentacji inwestorskiej czy dać pauzę w naszym webinarze, który będzie pewnie na YouTubie dostępny za kilka dni, więc to jak najbardziej można sobie poanalizować. Poczekać. Dobrze. Kończymy w takim razie webinar. Prawie półtorej godziny minęło. To wszystko. Bardzo dziękujemy. Bardzo za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne webinary. W takim razie. Tak, do usłyszenia, do zobaczenia.